Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Droga siostro, drogi bracie, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym dniu tygodnia biblijnego. Dziś czwartek, a ja stoję w bardzo uroczym, bardzo pięknym miejscu. Za mną ten widok to kwitnące pola rzepaku. Bardzo lubię ten widok, bo on przypomina o tym, że Pan Bóg daje nam wszystkiego dużo, że Pan Bóg daje nam, udziela obficie siebie i swojej łaski. I o tym będzie w dzisiejszym fragmencie Ewangelii według świętego Jana. Pan Jezus powie nam właśnie, jak dużo od Niego otrzymujemy. Otwórz, droga siostro, drogi bracie, teraz Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 6. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6. Przeczytamy sobie od wiersza 44. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6, wiersz 44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Droga siostro, drogi bracie, Pan Jezus przypomina nam o czymś, z czego korzystamy już i to bardzo często. Jezus mówi, ja jestem chlebem życia, ja jestem chlebem żywym. Kto będzie spożywał moje ciało, będzie miał życie wieczne. I my to wiemy i my w tym uczestniczymy. Każda msza święta. Jezus karmi nas samym sobą. Przystępujemy do Komunii Świętej, przyjmujemy ciało Jezusa. Jezus karmi nas samym sobą, daje nam pokarm. Słowo Boże, kolejny pokarm, który Bóg nam daje. Ale Bóg karmi nas ciągle. Bóg ciągle nam daje tyle, ile potrzebujemy. Bóg daje nam tyle, ile potrzeba nam do życia. I dzisiaj chciałbym, siostro i bracie, abyś trochę na tym się skupił, się skupiła. Co dostałaś, dostałeś od Pana Boga? A dostajemy bardzo dużo. My czasami tego nie dostrzegamy. My czasami tak bardzo przyzwyczajamy się do tego, co Bóg nam daje, czym Bóg nas karmi, że w ogóle nas to nie cieszy i nie potrafimy dziękować. Dziś chciałbym zaprosić Cię do takiego dziękczynienia za to, co masz. Za ten pokarm duchowy, który od Niego otrzymujesz. Za to, że Bóg daje nam samego siebie. Ale też chciałbym zachęcić Cię, siostro i bracie, do tego, abyś podziękowała Panu Bogu za wszystko. Za te drobiazgi, za te detale. Dlatego za chwilę, kiedy zostawię Cię w ciszy, pomyśl o tym, przypomnij sobie, rozejrzyj się wkoło siebie, czy to po swoim domu, czy po swoim mieszkaniu, po swojej rodzinie, po swoich przyjaciołach, po sobie samym. Rozejrzyj się i zobacz, ile Bóg Ci dał. I nie skupiaj się dzisiaj na tym, czego nie masz, ale skup się na tym, co masz i za to Bogu podziękuj. Skup się na tym, że masz gdzie mieszkać, że masz w co się ubrać, że masz za co żyć, że masz dach nad głową, że masz przyjaciół, że masz rodzinę. Skup się na tym, że Bóg dał Ci różne umiejętności, możliwości, talenty, że jesteś zdrowa, zdrowy, że możesz chodzić, że rano wstało słońce, że ten rzepak tak pięknie kwitnie i cieszy nasze oczy i kiedyś z tego będziemy mieli też pokarm. Za to wszystko, co jest takie oczywiste, Panu Bogu trzeba dziękować. Droga siostro, drogi bracie, zostawiam Cię teraz z tym fragmentem Ewangelii, w którym Pan Jezus przypomina, daję Wam wszystkim samego siebie, chcę Was karmić i czekam, abyście mnie przyjęli. Z tym fragmentem Ewangelii według świętego Jana zostawiam Cię teraz. Pobądź w ciszy, wczytaj się jeszcze raz to słowo i pomyśl, za co możesz Bogu dziękować. Dobrego, pięknego dnia każdemu z Was życzę i do zobaczenia jutro. Szczęść Boże!